witam. Dzisiaj kolejną rzeczą, jaką dostałem razem z laptopem przy przedłużeniu umowy na internet w sieci Orange, dostałem takie urządzonko bezprzewodowy, mobilny router AirBox LTE, model MW40, logo operatora. Tutaj mamy opis, co mamy w zestawie, instrukcja, kabel USB mikro, ładowarka, bateria oraz samo urządzenie. Tutaj dane producenta. Obsługiwane technologie LTE, sieć 28.3.1.7, częstotliwości w MHz podane, pasmo WCDMA, też częstotliwości i GSM. No i że ma posiada certyfikat Wi-Fi. Więc otwórzmy to. I tak się prezentuje. Oczywiście logo operatora. Wyjmijmy sobie je. Takie. No i coś czuję, że to będzie zbierało odciski palców niestety. No, strasznie się palcuje ten. Tu akurat mamy matowy plastik. Tu się nic nie palcuje. Bardzo lekkie. Tutaj mamy otwarcie. Tutaj mamy port na wtyczkę na ładowanie. Zobaczymy, co mamy w środku. No to muszę zasłonić. To w postprodukcji będzie zasłonięte. I mamy tutaj tak. Czekajcie, bo ostrzyłam. Instrukcja montażu karty microSD oraz karty SIM w tym urządzeniu. Tutaj mamy. O, blokada. Puścić, otworzyć, wsadzić, zamknąć i zacisnąć. Czy tak samo jest tutaj? Tak samo. Karty chyba, jakie tu są obsługiwane, to jest ta micro SIM. Zostawię nalepki z hasłami. Kartonik. Instrukcja. Jak zwykle papierologia pełna. Ładowarka. Czy na ładowarce są jakieś informacje? Są. Czekaj, dobra nogami. Wtyczka 1-amperowa. Logo producenta Alcatel One Touch. Wejście USB 2.0. Kabelek USB. W fajnej torebeczce. A dość długi, to gdzieś około metra będzie. To później spakuję. W pudełku nic już więcej nie ma, więc to możemy odłożyć. No i nasza bateryjka Alcatel. Mamy model, pojemność 1800 mAh. Na drugiej stronie mamy to samo. Niestety bateria made in China.
Označenie plus minus, že by sme odvrotne i nepodlúčili. Temperatúry maximálne, dá tak urządzenie, to je plus 60 stopni. Nerozkrencať, neťoť, nerúcať, nevrúcať do ognia. I nebestaviať na expozície temperatúry plus 60. Dobre. Zamontujme to na chvíľa. Zobaczymy, czy to się włączy. Zamknijmy. A mamy na górze taki guziczek. A. I jak przytrzymamy. Czy coś się stanie? Je, działa. Wszystko się zaświeciło. To tu mamy tak. Pewno zasięg naszej sieci. Tu, że jesteśmy podłączeni pod Wi-Fi, że przyszła nam wiadomość na kartę SIM i stan baterii. Bateria nam mryga, więc może to świadczyć, że jest rozładowana. Albo, że potrzebuje szybko prądu. Wi-Fi mamy już aktywne, bo już się świeci na niebiesko. Niestety karty SIM, żeby się połączyć, nie posiadamy. Jeszcze zainstalowany w tym urządzeniu, więc diody świecą nam się na czerwono. Ciekawe, co znaczy to WPS. Coś się stanie? I przy dłuższym wytrzymaniu przycisku wyłącz, wyłączamy. Co my mamy? Informacje o bezpieczeństwie i gwarancja. SAR, czy spełnia wymogi, środki ostrożności. Wyłączyć urządzenie, jak wchodzimy do samolotu. Przestrzegać przepisów w szpitalach. Wyłączyć urządzenie przy precyzyjnych urządzeniach elektronicznych. Nie otwierać tego. Nie umieszczać w pobliżu nośników magnetycznych. Nie przechowywać urządzenia w wysokiej temperaturze. Ani nie używać go w pobliżu substancji łatwopalnych, na przykład stacji benzynowej. Przechowywać urządzenie i jego akcesoria z dala od dzieci, aby uniknąć eksplozji, należy używać wyłącznie zatwierdzonych baterii i ładowarek. Tutaj jak utylizować wszystkie parametry, certyfikat europejski. Deklaracja zgodności WE. Karta gwarancyjna. I mamy instrukcję. Quick Start Guide. No ten obrazek mnie rozbawił. Ludzik powinien pobiegać ze swoim pupilem, a nie siedzieć na ławce i surfować. Czy tu jest więcej takich obrazków? I po co ja zadawałem to pytanie? Dobra. Tu jakaś rodzinka. Instrukcja, czyli jak otworzyć, zainstalować kartę, podłączyć baterię, skąd wziąć hasło, jeśli chcemy się połączyć. Ciekawe, czy można zmienić te hasło, ale prawdopodobnie tak. No to mnie rozbawia. Login i hasło. Ale to chyba w większości przypadków jest, że takie dane wypisują. Ewentualnie hasełko jest kilkucyferkowe i każda idzie po kolei. PIN kod karty SIM, jaką posiadamy.
to mamy podłączenie pod komputer, telefon. Usługa mój Orange, czyli jak korzystać i kontrolować swoje pakiety. Co my mamy tu? No, tu pan w domu sobie siedzi. Pewno gra w jakąś gierkę. Pewno w Counter-Strike'a albo w WOTA. A do czego tyczą to? Kropeczki, kreseczki i tak dalej? A, to zasięg. Czerwona, brak sieci, usługi lub karty SIM. A, sieć mryga, to rozłączono. Sieć świeci ciągle, podłączono. A na Wi-Fi jest krótszy pasek. Przy wiadomościach tak samo i przy baterii. Jak mryga, to jest ładowanie? Ale ja jeszcze nie podłączyłem ładowarki do urządzenia. No chyba, że się ładowało przez moją rękę. Ręce, które ładują. No i tutaj sobie ludziki korzystają. No i tu dane adresowe wszystkich operatorów Orange na terenie Unii Europejskiej. Dobra, to by było na tyle z tej recenzji, z unboxingu tego urządzenia. Resztę już sprawdzę po skonfigurowaniu tego urządzenia, jak i laptopa pod siebie i przetestuję to urządzenie pod względem jakości połączenia, jakości Wi-Fi, czy na przykład grube mury nie będą zakłócały, albo jakieś inne urządzenia działające obok. Sprawdzimy czas ładowania tej baterii, czy rzeczywiście ma ona 1800 mAh, czy jaki jest czas pracy na jednym pełnym ładowaniu. No to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek, czy to związany właśnie z testami, unboxingami i recenzjami, czy z zupełnie inną tematyką. Dziękuję za uwagę.